Witam was na Anarchii. Tutaj Sagi, a to co właśnie widzicie to ja, wybiegający za linię PvP w nowej, eventowej strefie z tylko jednym celem. Zdobyciem Excaliburu, czyli nowego, najmocniejszego miecza na całym serwerze. Jeszcze wtedy nie wiedziałem, że nie będzie to takie proste, a samego mnie czeka nie lada przygoda. Ale na razie zacząłem stawiać tutaj swoje pierwsze kroki. Dobra, rozejrzyjmy się trochę tutaj. Tu jest skałka, która się zregeneruje za 40 sekund, ale ona mi jest w sumie niepotrzebna, to są zwykłe rudy. A najlepsze itemy na serwerze już posiadam, więc nie jest to potrzebne. Tu jest jakiś anarchiczny. Dzień dobry. Tu jest kolejna skałka i kolejni ludzie. Biegnę po prostu przed siebie, nie chcę, żeby mnie bili. Jak na razie miałem dobrą passę. Swobodnie udało mi się przebiec przez jedną z odnóg tej strefy i nawet nikt mnie nie zaatakował. Ale oczywiście w końcu ktoś musiał mnie zauważyć. Co już, dobra. Cześć chłopaki. Cześć Igor, cześć. Cześć Sigma. Tam się leją. My się nie będziemy bić, nie? My się nie będziemy bić, my będziemy mieli sojusz. O, jest pierwszy zombiak. Daj mi go zabić, daj mi. Dobra, zabiłem go, ale nic z niego nie dropło. Możecie być lekko zdezorientowani tym wszystkim. Nowa strefa, jakieś zombiaki, skałki, ale spokojnie. Wszystko postaram się wam dokładnie wytłumaczyć. A zacznijmy od tego zombiaka, bo jest on tak właściwie najważniejszy. To właśnie z niego możemy wydropić nowy przedmiot, pradawny zwój. Jeśli uzbieramy ich 200, możemy wymienić je na klucz do skrzyni skarbów, z której to właśnie mamy szansę na wydropienie Excaliburu. Tutaj akurat nie miałem farta i nic nie dropłem, ale wiedziałem, że na pewno jeszcze spotkam ich mnóstwo, dlatego przebiegłem dalej przez jeden z korytarzy i trafiłem z powrotem do początku, czyli spawna. Ej, wróciłem z powrotem do spawna. Przebiegłem w kółko. Dobra, chodźmy do innej odnogi. Dzień dobry. Zacząłem więc biec w kolejnym kierunku strefy, ale przez to, że nie posiadałem efektu niewidzialności, coraz więcej osób zaczynało za mną biec i niestety nie byli w stosunku do mnie pokojowi. Że dużo tych ludzi mam na sobie. Nie podoba mi się to. Oj, nie podoba mi się to. Tu jest jeszcze więcej, ja pierdzielę. O, tutaj się respiskałka faraona, ale dobra, do tego przejdziemy później. Kurde, goniła mnie naprawdę duża horda graczy. Ale gdy biegłem dalej, dotarłem do złamanego mostu i wpadłem na pomysł, że żeby pozbyć się chociażby kilku z nich, zacznę do nich strzelać ze swojego anarchicznego łuku i spróbuję zepchnąć ich na dół. I faktycznie z paroma z nich mi się to udało, ale ostatecznie inny gracz zrobił ze mną dokładnie to samo. Dobra, idę stąd. Strzelajcie się. Oho. To całkiem dobrze, że mnie tu zepchali. Mam pierwszą piłkę plażową. Po całej strefie zostały poukrywane piłki plażowe, a jeśli odnajdziemy je wszystkie, czyli 15, to dostaniemy nagrodę. Działa to podobnie jak przy odnajdywaniu jajek podczas eventu wielkanocnego, dlatego zwiedzając dalsze miejsca w strefie, będę zwracać na nie szczególną uwagę. Ale zanim to, muszę zgubić ten cały ogon graczy, który mnie goni, a zrobiło się ich jeszcze więcej. Dobra, jest ich trochę dużo. Dobra, jakiś plan, nie wiem w sumie. Mam jeden pomysł, jak ich zgubić. Tędy, 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 tędy. Dobra. Dobra, wszyscy zeskoczyli. Myślałem, że udało mi się od nich uciec, ale nadal jednak musiałem stracić antylogout, by wrócić na spawna. Więc gdy próbowałem unikać strzał, które we mnie strzelali, niestety, ale spadłem na dół. To tak nie miało wyglądać. Dobra, uda mi się im uciec. Dobra, nie uda mi się im uciec, nie uda mi się im uciec. Za dużo was jest. Trudno, trudno, trudno. To nie ma sensu. Zabijcie mnie, proszę bardzo. Zginąłem. I jak widzicie, nie straciłem przy tym swoich itemów. A wszystko przez to, że w tej strefie po zabiciu gracza nie wypadają z nich przedmioty. Więc po prostu wolałem, żeby mnie zabili, niż żebym stracił części mojej zbroi. W tym evencie na serwer dodane zostały dwie strefy. Strefa zielona, ta w której aktualnie byłem, i strefa żółta, która jest o wiele bardziej opłacalna przez podwójną ilość znajdujących się tam zombie. Ale i bardziej wymagająca, ponieważ tam itemy się już traci. Na pewno udam się tam w niedalekiej przyszłości, ale na razie wróciłem na serwerowego spawna, zakupiłem potkę na niewidzialność, naprawiłem mojego seta i wykorzystałem jednego melona, by dostać się z powrotem na strefę. I gdy szybko, niezauważalnie chciałem wypić potkę, to... Dobra, teraz... Już mnie zauważył, jak piłem tą potkę, no... Muszę się wmieszać w tłum. Czekajcie, ściągnę na razie seta. Nie powinni mnie już znaleźć. I na spokojnie mogę sobie teraz wybiec i nikt nie będzie wiedział, że jestem Rickiem. Widzicie? Nikt już mnie nie fokusuje. To oni nie wiedzą, to jakiś typ sobie stoi na lewicę. Nie bijemy go. A ja mogę na spokojnie sobie spędzić tutaj czas. Chodzenie po tej strefie teraz, z efektem niewidzialności, było o wiele przyjemniejsze. Mogłem ją w końcu spokojnie eksplorować i nikt mi nie przeszkadzał. Boże, ta strefa jest tak ogromna, można iść tu, tu, ma tyle odnóg. Dobra, nie udało mi się tego ukraść. I wróciliśmy do głównego holu. Na co wy tu czekacie? Skałka faraona.
Za minutę 30. Skała Faraona. Jest to End Crystal, który posiada 100 życia, a gdy uda nam się je zbić, wysypują się z niego zwoje, które szybko będziemy musieli podnieść. Trzeba jednak uważać, bo przy biciu skałki dookoła ciągle będą respić się moby, które będą chciały nam przeszkodzić. Dlatego patrząc na to, że do zrespienia skałki pozostało już niedużo czasu, tak jak chłopacy, którzy siedzą przy nim spokojnie w łódce, również na nią poczekam. Dobra? To jest dobry pomysł, chłopaki. Też na pewno skorzystam, więc poczekam na spokojnie razem z wami. To jest tak piękne, że oni nie mają w ogóle pojęcia, że właśnie Rick koło nich stoi. Przed chwilą wszyscy my fokusowali, chcieli mnie zabić jak zwierzęta, a teraz spokój, cisza, harmonia. I zaraz zaczniemy sobie bić skałkę. Za dokładnie 13 sekund. Dobra, gotowi? Lecimy. To pierwszy ten lepszy. O, moby się zrespiły. Kurde, ale efekty dają. Dużo tego się respi, naprawdę dużo. Ciekawe, czy coś dropi z tego też. O, mam pradawny zwój w końcu. Udało mi się dropnąć mój pierwszy zwój. Jeszcze 199 do celu. A z samej skałki niestety już nic więcej nie dostałem. Co ciekawe, same zwoje można otworzyć i dostać z nich jakieś mniej warte nagrody. I dla nauki postanowiłem to zrobić. Tak. No z siekierki to niezbyt zadowolony jestem. Ale dobra, można to rolować. Za 50 dolarków. O! Chociaż nie wiem. Dobra, wydam kolejne 100. Chciałbym jakąś księgę, wtedy ten zwój się w sumie może zwrócić. Nie. Nie no, 6 koła to się nie opyla totalnie. Dobra, wydałem tyle tysięcy i mam klatę. Trzymajcie, chłopaki. Doszedłem do wniosku, że otwieranie tych zwoi nie ma żadnego sensu. Wydałem dokładnie 6350 dolarów, a skończyłem z diamentową klatą. Dlatego lepiej je po prostu zbierać i stworzyć z nich klucz do skrzyni skarbów, która ma naprawdę potężny drop. Bo oprócz Excaliburu możemy dropnąć z niej takie przedmioty jak parawan, który odpycha przeciwników i nakłada na nich negatywne efekty, oraz rozgotowaną kukurydzę, która strzela magicznymi pociskami, które zadają obrażenia i niszczą zbroję. A na razie udałem się do kolejnej odnogi w tej strefie, którą chciałem zeksplorować. O, tu jest dużo graczy. Tu musi być jakiś resp tych potworów w sumie. Jakiś spocik, oj, wpadłem tu. W ogóle mega dużo ludzi ma tą rangę surfera. Patrzcie, jeden, drugi, tam biega trzeci, tutaj stoi czwarty, tam piąty. Stwierdziłem, że skoro tak dużo ludzi posiada tą rangę, to musi być ona naprawdę opłacalna. I faktycznie tak jest, bo nie dość, że dawała benefity GVIP-a, to dawała nam dwa razy większy drop zwojów oraz wakacyjną disco zbroję. Postanowiłem więc ją zakupić, bo na pewno przyspieszy mi to proces zdobywania klucza do skrzyni skarbów. Oczywiście wszystkie pieniądze, które wydam w tym odcinku, na jego końcu przeznaczę na cel charytatywny, więc wszystko ostatecznie pójdzie na szczytny cel. No i teraz, już z nową rangą, przystąpiłem do farmienia zwojów. Muszę znaleźć jakiegoś spota, gdzie te zombiaki respią się w największej ilości. O! I kolejną piłeczkę zauważyłem. Druga. No dobra, spróbujmy nafarmić tego jak najwięcej się da. Zobaczymy jak mi pójdzie. Nie bij mnie. No co? Biłeś mnie? Taki mądry, no chodź. No chodź! Ej, wariat! No, leżysz. Nic z niego nie mam, ale było warto. Dla samej satysfakcji. Biegając dalej, udało mi się natrafić na szkieleta z bardzo dużą ilością zdrowia, lecz po zabiciu go nic niestety nie dropło. Dodatkowo znowu przybiegł lepek, który kolejny raz zaczął mnie atakować. Pamiętajcie, jestem niewidzialny, a ten i tak się do mnie przyczepił. Czy to znowu ten sam? Nie umiesz sobie odpuścić, kolego? Boże, jakie strefy. Boże, nie, dotknąć mnie nie możesz. Nie, bez oporu, totalnie. Giniesz drugi raz. Leżysz. No i po tym jak go zabiłem, myślałem, że już mi odpuści, więc w spokoju czekałem na pojawienie się kolejnej skałki Faraona. Ale nie, on dalej tutaj przybiegł i po sprzedaniu mi tylko jednego hita, postanowił, że skończy mnie już bić. Co? Już ci się odechciało? Przychodzić? I mnie bić, co? No właśnie. Z Lepkiem nawiązaliśmy taki niewerbalny sojusz. Po prostu stwierdziliśmy, że przestaniemy się już bić i poczekamy na zrespienie się skałki. Ale dosłownie chwilę przed jej pojawieniem się, zauważyłem, że wszyscy nagle zaczęli się na mnie dziwnie patrzeć i mnie atakować. Co się tak... Ty! Ej! Czemu na mnie? Niewidzialność mi się skończyła. Naprawdę, w tym momencie, 14 sekund przed skałką, to bardzo źle. No tak, niewidzialność na 8 minut była totalnie niewystarczająca. Więc teraz znowu wróciłem do tego, co było na starcie. Wszyscy versus ja. No i lepek. Staraliśmy się cokolwiek zrobić na tej skałce, ale graczy było tak dużo, że było to niemożliwe. Dlatego gdy tylko ją ukończyliśmy i oczywiście nic nie podnieśliśmy, zaczęliśmy stamtąd od razu uciekać przed hordą graczy zachowującą się jak dosłowne zombie. Sio! Kurde, nie mam kolejnej potki. O Jezu, było tak przyjemnie, jak nikt mnie nie bił.
No i ty co? Ty co? Teraz mnie nie bijesz, jak już wiesz, że to Rick. Nice, dwa zwoje, dobra. Biegnij, kolego, biegnij. Pomogę ci przede mną. Trzymaj. Jaki ty masz nick? Lepek? Lepek? Dobra, będę się nazywał Lepek, chodź Lepek. To ty, sorry Lepek. Cześć Sigma. Chodź Lepek. O kurde, ale mordo. Na chwilę nawet wszyscy się uspokoili. Pamiętajcie, jest to strefa, w której nie tracę po śmierci żadnych itemów. Dlatego jedyne, co mogę osiągnąć, to maksymalnie mnie zdenerwować. I najwyraźniej i to sobie na chwilę odpuścili. Dobra, słuchaj. Chłopaki, spokojnie. Okej? Okej? Tak? Możemy się zachowywać po ludzku? Wiem, że już nie mam niewidki. Wiem, że jak mnie widzicie, to jak mięso, żeby się rzucić. Spokój nie trwał jednak długo, bo przybiegało do mnie coraz więcej graczy, a wystarczyło, że jeden z nich zaczął mnie atakować i wszystko znowu się rozkręciło. Zacząłem więc kolejny raz uciekać, by mój set się nie zniszczył, a sam nie chciałem umierać, bo byłem w tej strefie już naprawdę daleko. Jednak w pewnym momencie przypadkowo natrafiłem na ogromne pomieszczenie, komnatę, która totalnie wyróżniała się od reszty. Ty, co tu jest? O! Dobra, to wygląda fajnie. Było to miejsce specjalnego bossa faraona, z którego można dostać nowe, eventowe przedmioty, w tym Excalibur. Sam boss miał się tutaj pojawić o godzinie 20, a jako że dla mnie aktualnie była godzina 17, miałem sporo czasu, by się do niego dobrze przygotować. Dlatego na razie postanowiłem wybiec z tego miejsca i jakoś uciec moim szalonym zombie. Po drodze udało mi się nawet zdobyć dwa kolejne zwoje. Aj, opłacało się kupić tą rangę. No i znowu zrobiłem ten sam sposób co wtedy, by sprytnie uciec z walki. Znaczy, parę osób było na tyle mądrych, by wskoczyć tutaj za mną, ale oni już w stosunku do mnie byli bardzo mili. Dlatego mogłem w spokoju wrócić sobie na spawna. Dobra. Spawn? Nie, nie, ja tak tylko sobie stoję, ja się nie tepam. Nie musisz mnie bić. Dobra. Uciekłem im. Dobra, no co? Nie otwieram tych zwojów, nie opłaca się. Schowam je po prostu tutaj obok innych moich super przedmiotów. I co? Trzeba dalej farmić. Tym razem nauczyłem się już na moich błędach i zakupiłem o wiele więcej potek na niewidkę, żebym już na pewno miał tutaj spokój. Mój plan na nafarmienie zwojów był bardzo prosty. Znajdę jakieś odosobnione miejsce, w którym respią się pustynne szkielety i po prostu będę tam stał i ciągle je zabijał, jak tylko się zrespią. A jeśli ktoś będzie się tam znajdować, po prostu pokażę mu dominację i go stamtąd przepędzę. Tak jak w sumie zrobiłem to teraz. No i przystąpiłem do farmienia. Nic tak właściwie się nie działo. Ciągle tylko zabijałem szkielety i raz na jakiś czas dropiłem zwoje. Tak samo robił to też gracz o Niku Zerti, który obok mnie miał swojego spota z respem szkieletów. Był takim moim, można powiedzieć, sąsiadem i razem sobie farmiliśmy. Tym razem ciągle piłem też potki na niewidkę, żebym nie spalił swojej taktyki. Ale tak czy siak, w pewnym momencie zostałem zaatakowany przez jednego typa, który prawdopodobnie chciał przejąć moje miejsce. Ej, to moje miejsce, no halo, halo, halo. To moje miejsce. To mój spocik, pierwszy tu byłem. To mój spot. Sio. Sio! To mój spot był, idź. Nie będziesz go brał. Nie myśl nawet o tym, idź stąd. Udało mi się go nawet zabić, ale od razu podbiegł do mnie inny gracz, który posiadał to. Excalibur. Excalibur. Boże, jaki ty jesteś przepiękny, będę cię miał. Będę cię miał naprawdę, będę cię miał niedługo, mówię ci. A na razie wróćmy do farmienia. Razem z Zertim farmiliśmy dalej. Czasami do niego nawet podchodziłem, żeby go odwiedzić. W końcu byliśmy sąsiadami. Jak tam, Zeri? Biorą? Mi też nie, zanętki musisz użyć. Zanęty musisz, koksika pa, rzucisz i one zaraz się pojawią i będą dropić. Pa, ja też tak zrobię. Pojawił się od razu, mieczyk. Nie dropnął niestety. No i tak farmiliśmy dalej, ale w końcu Zertiemu zaczęło coś odwalać. Najwyraźniej miał już dość farmienia zwojów, bo było to bardzo monotonne. Zeri. Sorki, Zeri, boś mi się zrespił. Co tam? Nie, to ty mi daj. Daj mi zwoje. Daj. No, co nie, daj. Tak, daj mi zwoje. Przepraszam bardzo, ty jesteś właśnie na terenie mojego gangu, więc lepiej żebyś... A czy ty... Czemu ty się wtrącasz? Czemu ty się wtrącasz, Steve? Daj mi! No, możesz mi dać, tak pa... Nie dam ci moich zwoi, które właśnie dropiłem. Nie mogę ci... Zeri. To są moje zwoje. To jest mój teren gangu. Znajdujesz się właśnie... Tu jest linia, zobacz. Tu jest linia i właśnie w niej stoisz. No, ale nie... Co ty ode mnie wymagasz? Daj mi! Tak, daj mi, daj. Zerti się poddał, a ja dofarmiłem do 20 zwojów, używając też jego spota. A sam stwierdziłem, że również pójdę w jego ślady. Dobra, mam 20, czyli można powiedzieć, że nafarmiłem 10% aktualnego celu.
I myślę, że na razie sobie odpuszczę, bo jest środek dnia i nie chcę go marnować na farmienie. Równie dobrze mogę to zrobić po prostu w nocy, jak nikogo już tu nie będzie. I będę mógł pokryć większą ilość terenu i więcej spawnów. Dobra, na razie wychodzimy stąd. Mam lepszy pomysł. Na razie stwierdziłem, że odpocznę trochę od strefy, więc schowałem do mojego Ender Chesta to, co do tej pory nafarmiłem i udałem się do normalnego świata. Nie zrozumcie mnie źle. W samej strefie grało mi się naprawdę przyjemnie, ale musiałem od niej na chwilę odpocząć i porobić coś innego. Dlatego zadzwoniłem po mojego dobrego przyjaciela Pola, bo miałem pewien plan, który chciałem z nim zrealizować. Siema, stary. Hello. Słuchaj, przywołałem się tutaj jak Avengersa. Musisz mi pomóc z eventem wakacyjnym. Nie wiem, czy grałeś już na tym, czy nie grałeś? No, coś tam sobie biegałem, ale no niedużo. Dobra, to słuchaj, ja już byłem w tej strefie trochę nafarmiłem, ale mam lepszy pomysł, z którym mi pomożesz, no nie? Ale to musimy i tak iść na spawna, więc niepotrzebnie cię tu tepałem. To chodź. Wpadłem na ciekawy pomysł. Ostatnio na Anarchię został wprowadzony karnet bojowy, działający na takiej samej zasadzie jak w innych grach. Jeżeli zabijemy jakiegoś gracza, potwora, lub będziemy rozkopywać plony, czy postoimy zwyczajnie w strefie AFK, będziemy zdobywać punkty. I co każdy nowo osiągnięty poziom, będziemy mogli odebrać z niego ciekawe nagrody. Dostępne są dwa karnety. Jeden darmowy dla każdego gracza i ten premium, który musimy zakupić na stronie serwera. Oczywiście to zrobiłem, bo to właśnie w nim możemy zdobyć nowy przedmiot, czyli Bombardę Maxime. Jest to rzucana bomba, która po wybuchu rozwala wszystkie możliwe bloki, oprócz bedrocka. Aha, Bombarda Maxima. Aha, ja tego jeszcze nie używałem. Nigdy w sumie nawet tego nie miałem. Ale jest to ponoć super do wychodzenia z trapów. A my lubimy się tepać do trapów. Niszczy każdy możliwy blok, oprócz skały macie... Ej, to dobre będzie, no, z kitu. Jedyne co musimy zrobić, by ją zdobyć, to wbić mi poziom drugi. Brakowało mi do tego 1100 punktów, więc ze wszystkich możliwych sposobów, które już wam wymieniłem, zdecydowaliśmy się na zabijanie graczy w typowy dla nas sposób. Zrobiliśmy małego boksa z obsydianu i po prostu pisaliśmy na czacie, kto chce zginąć TPA. I ludzie się po prostu do nas tepali. Przeważnie Steve'ki, a to się równało łatwe zabójstwa. Dobra, cześć, nie bijmy się, cześć. Dobra. Nice. Zabiłem. Nice. Ale łatwo idzie. Łatwo, zaraz wbijemy ten drugi poziom. Chcesz itemy darmowe? Zobacz ile mam. Czekaj, bo w kobłęby wpadłem. Kurde. Swoje własne. Dobra, ja to coveruję. Mhm. Wyszedł jeden, gonię go! Dobra, bij go, ja zaraz wyjdę. Zabiłem! Nice, ładnie. Nice, dobra. Ale w końcu nasza dobra pasa musiała się skończyć. I nie przeteleportował się do nas żaden Steve'ek, a gracz w całej anarchicznej zbroi i dwóch typów w diamencie. A to oznaczało jedno, kłopoty. Dobra, do mnie się tepli znowu. Bijemy, Polu. Ty, stary, anarchiczny tu jest. Bij go. Uciek na elytrze. Uciek od razu? No. No co za jastrzębka, wypiłem specjalnie na niego. Ten anarchiczny ziomek najwidoczniej, gdy zobaczył naszego super trapa, obstrał zbroję i uciekł jak najdalej się tylko da. A gdy razem z Polem skupiliśmy się tylko i wyłącznie na tym, jak odlatuje, zapomnieliśmy o dwóch diamentowych graczach, którzy szybko odbiegli w przeciwnym kierunku i przeteleportowali do siebie gracza w całym anarchicznym secie 2. Mam. Walimy. Daj tego diamentowego. Dawaj. O, już robi kreta, no co za... Nie, my kreta nie robimy. Daj mi tego kacperka, bo ja go wtedy nie zabiłem. No to dawaj. O, stary, anarchiczny 2. Dobra, daj mi go najpierw. My chcemy? Najpierw kacperka zabiję i robimy. Tylko go zabiję, bo dostanę z niego tego killa jeszcze. O, i wpadł do cave'a, dobra, ja za nim nie wchodzę na pewno. Jak widzicie, aktywowałem sobie też disco zbroję, bo jak wydałem te 50 zł, to trzeba korzystać z tej rangi w pełni. A po chwili przeleciał do nas z powrotem ten gracz, który uciekł wcześniej na elytrze i zaczął nam pomagać. Tak po prostu. Ty, oni nie, mi pomagają. Ja do cave'a nie wchodzę. Nie wchodź do cave'a. Ej, stary, ten Grzesio mi pomaga. Biję tego fulla anarchicznego. Nie bij Grzesia. A, Grzesio z nami? Ta, bo on pomaga. Dobra. O Boże, ale coś mi tu laguje, ty. Tam jest gigantyczny lava cast, mam takie lagi. Ty, coraz więcej ich. Ty, stary, no ja nie wiem, czy jest sens. Do dziury wpadłem. O, nie gadaj. Dużo się ich narobiło. Polu niestety był w bardzo dużych tarapatach. Uciekając, wpadł do cave'a, a zaraz za nim doganiał go diamentowy gracz. Był zdany tylko i wyłącznie na siebie, bo sam byłem fokusowany przez anarchicznego typa i ciężko byłoby mi się do niego dostać. Goni mnie! O... Bro,
proszę, pomóż, Sagi, proszę, pomóż, proszę, proszę. Ja mam swojego na sobie, kto cię goni? Nie wiem. Lognąłem! Nice, nice, ładnie, ładnie, ładnie. Polowi o dziwo udało się uciec i szybko wylogował się z serwera. Więc to oznaczało, że zostałem w tej walce samemu. Perła na tym. Dobra, czyli jestem sam zdany na siebie? No niestety. Dobra, ja trudno. Ja się na razie nie zaloguję, stary. Kurde, gdyby jeszcze tak tu mi nie ścinało, byłoby naprawdę dobrze. Dobra, zmienię seta sobie. Dobra, piję invisibility. Speeda sobie wypiję. Ty tak nie ryzykuj, że masz dużo itemów. Wiem, ale spokojnie, spokojnie na chwilę. Mimo, że byłem sam, to nadal próbowałem chociaż zabić tego jednego diamentowego gościa. Ale mimo, że skupiłem się tylko i wyłącznie na nim, to cały czas skurczybyk trzymał się dalej przy życiu. W pewnym momencie mój set był już na skraju zniszczenia, więc musiałem sobie po prostu odpuścić. Dlatego wycykałem parę pereł, założyłem moją elytrę i szybko stamtąd odleciałem. Dobra, wracam na spawna. Uciekłem im. Można powiedzieć, że się udało. Nie ponieśliśmy w tej walce żadnych strat. Z racji tego, że dla Pola było bardzo ryzykowne zalogowanie się teraz na serwer, bo ten spocony gracz, który go gonił, mógłby cały czas na niego czekać, postanowił, że odczeka kilka minut, aż w końcu sobie odejdzie i wtedy będzie mógł bezpiecznie wrócić na serwer. Ja natomiast poszedłem sprawdzić, jaki progres udało mi się wykonać w moim karnecie. Dobra, i tak. Karnet. Brakuje mi 100 punktów do drugiego poziomu. To niedużo. Niedużo, to jest chyba... dwóch graczy do zabicia, jak myślę, albo nawet jeden? Trzeba jeszcze kogoś zabić, stary. No to dawaj za linię, zobaczymy. Może będą Steve'ki biegać. Jakiegoś Steve'ka szybko wyhaczyć. O! Tu jest jakieś zgromadzenie. Ja mam niewidkę jeszcze, więc nie będą widzieć, że to ja. Polu bezpiecznie mógł się już zalogować na serwer i razem z jego pomocą na szybko zabiliśmy jednego Steve'ka, który wyszedł za linię. I dzięki temu w końcu wbiliśmy drugi poziom karnetu i mogłem odebrać moją nagrodę, czyli Bombardę Maxima. Odebrałem, stary, mam ten itemek. Bombarda Maxima. No dobra, teraz się muszę dobrze przygotować i mogę tepnąć w jakiegoś trapa. Aby spokojnie przygotować się do teleportacji do trapa, postanowiliśmy zrobić to w naszej bazie, którą wybudowaliśmy w poprzednim odcinku. Lecz od tamtego momentu minęło już naprawdę sporo czasu i nie wiadomo, czy pozostała ona dalej w nienaruszonym stanie. Więc przeteleportowaliśmy się do niej, by to sprawdzić. Co się stało z naszą bazą? Ale ona już długo jest tutaj, wiesz? No, to wiem. Długo się nie podtrzymała. Kurde, ale to była historia. A tutaj wytworzy się kolejna historia. Właśnie stąd się tepnę i obym przeżył. Co jest mi potrzebne, Polu? Strękwy na pewno. Wrzućmy najważniejsze itemy do tego shulkera. Biorę niewidkę na tą akcję, biorę bombardę. Zaczęliśmy przygotowania i wszystkie itemy, które będą mi potrzebne do przeżycia w trapie, kupowaliśmy z rynku i wkładaliśmy do tego shulkera. Na koniec wziąłem ten zestaw małego teleportera i wysłałem prośbę o teleportację do pierwszego gracza. Tepnął mnie? Aj, w nederze są! Czaisz? O kurde. Ale nie w trapie, do bramy mnie zepchali. No to wracaj tutaj do mnie. Czekaj, ja zabiję ich jeszcze pewnie. Ty mnie uderzyć nie może, co za bot? Pierwszy trap, do którego wpadłem, nie był dla mnie zbyt groźny, więc nie było sensu używać tutaj bombardy Maximy. Przy okazji udało mi się zabić jednego z nich, a drugiemu jakimś cudem udało się uciec. Wróciłem z powrotem do pola i kolejny raz wysłałem prośbę o teleportację. Łap Trident szybko! Dzięki! Dobra, jestem takim trochę zaawansowanym, bo jestem totalnym bedroku, stary. Masz Horusa, to zjedz Horusa. Dobra, czekaj, poradzimy sobie. Blisko było, bardzo blisko było. Żyjesz jeszcze? Żyję. Jedną nogą byłem już w grobie. Padł mi totem i wystarczył dosłownie jeden dripstone, bym stracił itemy o wartości około 600 tysięcy dolarów. Dlatego zawsze najważniejsze jest to, by nie panikować w takich sytuacjach. Ale było zbyt blisko. Tu mają kolejnego trapa chyba. Dobra, nie będę tam chodził. Radzę sobie jakoś. Ty uciekasz? Nie, biję ich. Stręk mi się skończył. Dużo ich? Piję kolejnego, czekaj. No trochę ich jest. Ja mam słaby miecz dosyć. Co za gnoje? Spuszczają mi dripstone'y na głowę jakimś cudem. Dużo ich jest, no. Potrzebujesz pomocy? Nie. Było ich trzech, a ja tylko jeden. Dlatego postanowiłem, że spróbuję wykończyć ich jeden po drugim. Wszystkie moje siły skupiłem tylko na jednym z nich, co już po chwili przyniosło oczekiwane skutki.
Zabiłem jednego. Nice. A zaraz po nim przerzuciłem się na kolejnego. Dobra, dobra, no spokojnie. Zabiłem. Dwóch leżało. Teraz został mi tylko ostatni. Ale niestety po śmierci swoich kolegów wykopał się on kilkadziesiąt kratek wyżej i po prostu się przede mną wylogował. Wylogował się. Dobra. Trudno. Zabiłem dwóch, stary. Jakieś dobre itemki? Nic z nich nie podniosłem. Nic. Może i nic z tego nie dostałem, ale wyobraźcie sobie satysfakcję, jaką miałem, gdy totalnie zdominowałem tych typków i zniszczyłem ich plan trapowania ludzi. Wiem, że pewnie od razu poszli zrobić nowego trapa, no ale co tam, chociaż trochę im w tym przeszkodziłem. Ale dobra, kończmy ten poboczny wątek i wróćmy do tematu strefy, ponieważ godzina 20 zbliżała się wielkimi krokami. Ale byłem na to przygotowany, ponieważ przez cały czas jak graliśmy, przygotowałem wielki plan, który być może pozwoli nam na pokonanie bossa. Postanowiłem, że na walkę z faraonem udamy się w strefie żółtej. Tak, w tej strefie, w której po śmierci traci się itemy. Uzasadniłem to sobie tak, że będzie tam po prostu mniej ludzi. I w ten sposób będziemy mieli większe szanse na zabicie bossa, z którego tylko jedna osoba dostaje przedmioty. W tym być może Excalibur. Wiem, wiem, pójście tam jest bardzo niebezpieczne i może okazać się dla nas tragiczne. Ale tutaj wchodzi druga część mojego planu. Zrekrutujemy do naszego klanu masę ludzi, którzy pomogą nam w walce z bossem, a głównie to będą mnie chronić, gdy ja będę próbował zadawać mu jak najwięcej obrażeń. Plan był w takim razie prosty, a jako że mieliśmy jeszcze chwilę, postanowiliśmy głęboko pod ziemią wykopać kwadratowe pomieszczenie i wybudować w nim War Room, czyli miejsce, w którym zgromadzimy naszych nowych sojuszników. Nie chcieliśmy brać do tego byle kogo. Musiały być to zaufane osoby. Dlatego napisałem do wszystkich moich znajomych grających na Anarchii, a cały skład prezentował się tak. Erikson, Slowek, Finesse, Aki, Dropet i ostatni, Mateshi. Ale mamy skład, Polu. Ale ekipa? Dobra, panowie. Mamy tylko i wyłącznie jeden cel dzisiejszego dnia. Jeden plan. Idziemy do strefy eventowej, w której traci się itemy, będziemy się tam bić i pójdziemy zabić bossa. Bo tam jest mniej osób, a z taką ekipą to na pewno musi nam się udać. Więc co? Gotowi wszyscy? Tak. Tak. Gotowi. Panowie, gotowi do walki! Walka, walka, walka! Walka! Możemy iść. Byliśmy już gotowi, by stawić czoła potężnemu faraonowi i przeciwnikom, którzy będą chcieli nam przeszkodzić w zabiciu go. Jednak do zrespienia się bossa zostało jeszcze 20 minut, więc jeden z naszych zaoferował, że puści nam jakąś nutkę, żeby umilić nam ten czas. Gregory, chcę zapuścić? Dobra, to zarzuć jakąś nutkę, żeby przyjemnie się czekało. No dawaj. Jest zasada. U siebie rób jak u siebie, a u obcego na odpie. Czekamy! No i tak to wyglądało. Ale dobra, w końcu 20 była już bardzo blisko. Dlatego udaliśmy się do żółtej strefy i od razu udaliśmy się na wyprawę do boss roomu. Polu? Lecimy, panowie! Steve za mną wyeliminować. Strefa, gdzie była? Gdzie była strefa? W prawo? Tu? Wszystkich bijcie. Najlepiej, żeby nikt nam nie przeszkadzał. Tędy, panowie, tu do góry i lecimy. Teraz w prawo i jesteśmy już na miejscu, mamy 3 minuty, ciekawe ile osób będzie. Ty, ale mamy towarzystwo za nami. To bardzo duże towarzystwo. 70 osób jest na tej strefie. Dobiegliśmy na miejsce chwilę przed czasem, ale goniła nas naprawdę masa ludzi. Dodatkowo zauważyłem tam gracza z rangą twórca, który od razu wypił potkę na niewidzialność. Jego nick nic mi nie mówił, a to dlatego, że był on na komendzie incognito. Tak naprawdę był to S, czyli jeden ze streamerów na Anarchii, który w tym momencie prowadził akurat transmisję na żywo. Nie zwracaliśmy zbytnio na to uwagi, bo naszym celem było tylko i wyłącznie zabicie bossa. Ale jak się zaraz okaże, będzie on dla nas bardzo dużym problemem. To ty jesteś, Polu, na strefie? Tak, ja już jestem na środku, panowie, dawajcie, ja tu spycham ludzi, Dobra, spychajcie. Ten szybki to jest ten twórca, nie? Ja tu spycham jakiś dziach sobie, pych. Aki poleciał. Przypadek swojego, no Akiego spychać zepnę, przepraszam. Spokojnie, Polu, spokojnie. Ustawcie się wszyscy, żebyście byli gotowi. Słuchajcie, robimy taką taktykę. Ja będę go cały czas bił, a wy brońcie mnie, nie wiem, łukami czy coś. Wszystkich odknokowujcie ode mnie. Ja zrobię główny damage na bossie. Uważaj, Rexon, uważaj, bo cię zepnie. Nie mogliśmy sobie pozwolić, by spaść na dół, bo przez specyficzny układ tego pomieszczenia wyjście z powrotem do góry, będąc atakowanym przez innych graczy, było praktycznie niemożliwe. A niestety, jeden z naszych, czyli Rexon, boleśnie się o tym przekonał. Strzelajcie do wszystkich. Tylko nie do siebie.
Rykson, nie gin. Straciliśmy jednego z naszych, a boss nawet się jeszcze nie zrespił. Już czułem, że może być bardzo ciężko. Boss, kapitanio, za sekundę. Odnotowujemy stratę. Proszę. Dobra, coverujcie, coverujcie. Dajcie mi robić damage na bossie, jak się zrespi. Blokujcie wszystkich ode mnie, jestem na środku. Widzicie, my dlatego potki nie piłem. Specjalnie nie wypiłem potki na niewidkę, by moi sojusznicy cały czas wiedzieli, który z graczy to ja, żeby mogli mi cały czas pomagać. Ale tak naprawdę tylko zadziałało to na moją niekorzyść. Bije mnie ktoś. Ten netherite mnie bije. Knokuje mnie, ten netherite mnie knokuje. Weźcie go, weźcie go, weźcie go. Gdzie jest? Dobra, już, pomagam. Boss się pojawił. No weźcie tego, zepchnął mnie ze strefy. Ej, boss mnie zepchnął też. Fokusuje się na mnie jeden, weźcie, na dole jestem. Pomóżcie mi, ten netherite cały czas się skupia tylko na mnie. Ej, na dole jestem, panowie. O tym właśnie mówiłem. Jedyny sposób, by wrócić na górę, to te wąskie drabinki. Ale przez to, że byłem z nich cały czas sknokowywany, mój los był już raczej przesądzony. Ale nie mogłem się poddać. Wszyscy moi sojusznicy od razu zeskoczyli na dół, by mi pomóc. Mieliśmy jeszcze szansę. Możecie też pomyśleć, dlaczego nie mogłem stamtąd wylecieć na elytrze lub wycykać perłą. A to dlatego, że w tej strefie były one zablokowane. Weźcie ode mnie tego netherite'a, no knokujcie go łukiem czy coś. Typ netherite'owy. Ja ich spycham, idź. Nie mogę, ja nie mogę wejść do góry. No bo za dużo osób masz na sobie, masz za duży fokus na sobie. Staram się odpychać, strzelami, stary, ile się da. Nie da się, nie wejdę już do góry nawet. Hełm mi pada. Set mam na low, ej, musicie mi pomóc. Muszę wejść jakoś do góry. No kujcie go łukiem, no. Jeden typ mi tylko przeszkadza, jeden typ, no. Netherite'owy, weźcie tego netherite'a po prostu ze mnie. A tym jednym netherite'em był właśnie S, który na swoim live'ie namawiał wszystkich swoich widzów, by przybiegli do strefy i pomogli mu zabić mnie i wszystkich moich sojuszników. Sytuacja nie wyglądała dla nas dobrze. Byliśmy uwięzieni, więc albo my wyjdziemy z tego żywo, albo oni. Nie ma innej możliwości. Weźcie netherite'a ze mnie. Zdedał. Nie, jest w bosie. Pomóż, Fines. Jesteś na dole? Jestem u góry. Nie bijcie mnie, po prostu pilnuj mnie, odknokowujcie cały czas, ja muszę się wyleczyć, odknokowuj ich. Muszę seta rypnąć, no, każdego, Fines, każdego, kto tu ubiega, knokują mnie. Każdego, Fines, kurde, sorry. Weź łuk i po prostu strzelaj z łuku. Wleciał tu, set mi padnie. Knokuje mnie. Pomóż. Seta mam na low, mega. Ale mnie biją. Ja też zdechnę. Elytrę mam ze sobą. Wziąłem tu elytrę, ja pierdzielę. Czemu tu elytrę wziąłeś tutaj? Zapomniałem jej odłożyć. Ja totalnie zapomniałem o elytrze, więc teraz jeśli zginę, to moje straty będą ogromne. Musiałem coś jeszcze wymyślić, ale powoli kończyło mi się wszystko. Bania. Padnę. Po bani już mam. Bania mi padła, nie mam drugiej. O, ja pierdzielę, będzie źle. Za dużo ludzi. Fines, plecy. Weź ich. Bania kolejna. Koniec mój jest. Buty. Nie padaj. Padnę. Nie padaj. Ej, muszę wyrzucić elytrę komuś z was. Ty, ktoś musi elytrę podnieść. Słuchaj mnie. Fines, masz zadanie. Słuchaj mnie, oni mnie wszyscy fokusują. Biegnij za mną, elytrę. Ktoś musi wziąć elytrę. Rzucam jej teraz w prawo, tu w prawo. Pamiętajcie, lećcie tu w prawo, tu do kąta. Bierz elytrę. Dobra, nie wiem, czy ktoś ją złapał z was, ale jest źle. Dobra. Buty. Lata. Żyjesz? Nie, na 100% już nie. Nie. Mam mega lowa. Totem, padłem. Nie. Zginąłem. A zaraz po mnie każdy jeden z moich sojuszników. Wszyscy polegliśmy. Było mi z tym bardzo źle. Nieważne było to, jakie ja poniosłem straty, tylko to, że wszyscy moi sojusznicy, których to ja namówiłem do pomocy, stracili swoje cenne ekwipunki. Musiałem im to jakoś zrekompensować, dlatego wróciliśmy z powrotem do naszego war roomu i zakupiłem dla każdego po 2 klucze do skrzyni skarbów. Czyli łącznie wydałem 300 zł, bo tyle kosztował pakiet bogacza, który miał 16 kluczy. Panowie, powiem tak, nie sądziłem, że jesteśmy aż tak dobrzy w PvP. Aż za dobrzy. Najwyraźniej. Ktoś się nie wywalił z nas? Czy wszyscy? Chyba nie. Polu chyba, też? Chyba każdy. Chyba wszyscy. No mnie się chyba pytać nie musisz, co okay, nie? Okay. To tak. Więc wydałem aktualnie 300 zł. To zacznijmy sobie od... Proszę, 2 klucze dla ciebie. Wiem, że to nie rekompensuje tego, co miałeś pewnie, ale... Dzięki, szefie. Chociaż cokolwiek chcę dać, bo tak zgromadziłem was, żebyście mi pomogli na bossie i wszyscy padliśmy. I to w sumie trochę moja wina, ale trzymaj. Dzięki. A i mojej elytry nikt nie podniósł, nie?
Niestety, no każdy się wywalił, nie? To tak byśmy jej nie zostało. Każdy się wywalił, no tak. Racja w sumie. Rozdałem więc resztę kluczy dla moich kumpli i nawet dla mnie zostały dwa. Więc teraz każdego z nas czekał porządny opening. Ale żeby was tu nie zanudzać, bo jednak trochę to trwało, to każdy z moich sojuszników po kolei otworzył swoje klucze. I najcenniejszą rzecz z nich wszystkich dropnął Polu. O ja pierdzielę, stary! Co? Litra! Litra? Wow. Nice. Ja, widzieliście to? Dobra, no ja pierdzielę, dobra! On ma takiego farta. Dobra, cicho! Ja pierdzielę druga, nie żartuję sobie. Widziałem te serca, widziałem. Ja też widziałem. Znowu usiąłem. Teraz przyszedł czas na mnie. Czy tymi dwoma kluczami uda mi się spełnić cel tego odcinka i dostać to, czego tak bardzo pragnę, czyli Excalibur? Właśnie miałem się przekonać. Dobra, otwieram. Nie, ma go w animacji. Nie, 8 pereł. O nie. Aj. To jest ostatni klucz, jaki nam pozostał. Otwieram. Nie, nie, nie. Refko, kurde. Nie, najgorzej, najgorzej. Czy serio Polus był najlepszy? Wychodzi na to, że najgłupszy ma zawsze farta. Ej, wypraszam sobie. Wypraszam sobie. Dobra, panowie, ja powiem wam tak. Ja gdzieś na początku tego odcinka powiedziałem, że pieniądze z tego odcinka pójdą na szczytny cel, więc wydamy trochę więcej, co? Żeby dropnąć cokolwiek dobrego. No. Jasne, no przydało mi się. Pomysł. No to lecimy. Powiem tak, ciężko mi będzie nafarmić kolejne zwoje lub znaleźć resztę piłek, jak straciłem wszystkie moje itemy. Dlatego postanowiłem, że skoro i tak wszystkie pieniądze pójdą na szczytny cel, to wydam ich tyle, ile będzie trzeba, bym tylko dropnął Excalibur. Dlatego zakupiłem kolejny pakiet bogacza z 16 kluczami i wziąłem się do openingu. Dobra panowie, otwieram drugą partię, tylko teraz wszystko samemu. 600 zł już wydane. Jelitra. Musimy się odbić. Musimy dropnąć ten Excalibur, naprawdę. Albo elytrę. Albo sakiewkę, jakby jest Excalibur w tej animacji. Ej! Rozgotowana kukurydza. Nice! Nice! Dobra, jak na razie... No nie najlepszy drop, bo Polu elytrę dropnął, ale... Nadal w miarę. Fajnie, bo ty kolejny przedmiot, ten eventowy przedmiot, który... Dobra, fajnie, lećmy dalej. Coś czuję, że uda się. Musi być. Dobra, tu nie ma szans, nie ma Excaliburu w animacji. Zmianki. Później się mieczyk poczaruje, jakby się dropał Excalibur. Przez następne skrzynki nie miałem już takiego farta, ale gdy rozpocząłem otwieranie jednej z nich, w animacji zauważyłem sakiewkę. Dlaczego w ogóle o tym mówię? System otwierania skrzynek na Anarchii wygląda tak, że algorytm najpierw spośród wszystkich dostępnych itemów wybiera losowo te, które pojawią się w animacji. A to oznacza, że jeżeli coś się tutaj już znajdzie, to mamy na to taką samą szansę jak na każdy inny item. A sakiewka należy do najrzadszych przedmiotów na serwerze, więc jeśli bym ją dropnął, to byłbym na plus ponad 600 tysięcy dolarów. I... niestety jej nie dropnąłem. No co, było blisko. Z reszty skrzynek podropiłem jakieś mniej lub więcej warte itemy, ale po Excaliburze nie było śladu. Na koniec tylko dropnąłem nowego peta, ale on też nie był jakoś super dużo warty. Dlatego zrobiłem najlogiczniejszą rzecz na świecie. Dokupiłem kolejne klucze i tym samym dołożyłem kolejną cegiełkę do szczytnego celu. Dobra, lecimy. Otworzę masowo. 5 skrzynek, trudno, mam 16 kluczy. No. Nie. Nie, nie, nic, nic dobrego, nic! Jeszcze raz, spróbuję to otworzyć. Otwieranie masowe, 5 kluczy. Proszę, no cokolwiek, ty, nie, no co jest, ty? No, 6 kluczy mi zostało i nie mam nic. Jakieś 2 kilofy dropłem i... Ta, nie będę was zanudzać. Z tych kluczy też nie dostałem tego, w co celowałem. Dlatego wydałem kolejne 300 zł. I byłem już znudzony tymi skrzynkami, dlatego zacząłem otwierać je tak po prostu, bez animacji. Klikałem i dostawałem itemek. I szczerze mówiąc, zdecydowałem, że będzie to moja ostatnia partia kluczy. Jeśli tutaj nie dropnę Excaliburu, to trudno. Ale otwierając kolejne i kolejne, powoli dochodząc do końca, stało się to. Czemu mnie? Jest chyba. Jest. Dało się. A mówiłem, co na perły? Mówiłem, że bez animacji, Otwierajcie bez animacji, 4 klucze mi zostały, czekaj, otworzę do końca. Dobra, trudno, panowie. Dawaj jeszcze. To waliło cię? Mam to, Excalibur. Jest, ale to dobrze wygląda, wow. Ładne. Ładne. Wszyscy końc. Się sapią na ten miecz. Dziękuję wam bardzo za dzisiaj, wiem, że nie wyszło i nikt z nas się nie odrobił, no...
Ja trochę dużo wydałem. Pomyślałem, że skoro otworzyłem tego aż tak dużo i mam z tego masę itemów, to prawie wszystko oddam dla reszty moich sojuszników, by jeszcze bardziej zrekompensować im ich stratę. Dlatego wszyscy wróciliśmy do naszego war roomu. No może oprócz Pola, bo ten tak się podekscytował wygraną elytrą, że sobie już poszedł. I rozdałem im wszystko, co wydropiłem. Podzielmy to. Ulala. Ile parawanów. Podzielmy się parawanów. Ja idę zaraz na plażę. Czekajcie, ej, czekajcie. Jakie czekajcie, już nic nie ma. Nie wziąłeś nic, to proszę, trzymaj. Ja mam czek, mieczek i stack parawanów, po też i... Koniec końców wszyscy byli zadowoleni, a ja, tak jak już mówiłem, całą kwotę, którą wydałem w tym odcinku, podciągnąłem do 1500 zł i wpłaciłem na cel charytatywny, do którego link znajdziecie w opisie. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę i dziękuję wam za oglądanie.